Codziennie od poniedziałku do piątku o 9:15. Temat dla reportera. Czekamy na telefony w sprawach, którymi waszym zdaniem powinni zająć się dziennikarze Radia Elka. Rozejrzyj się dookoła i powiedz nam, co jest nie tak na twoim podwórku, na twojej ulicy, w twoim mieście. Widzisz problem? Zadzwoń. 726 114 114. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9:15. Temat dla reportera. I rozpoczynamy dzisiejszy temat dla reportera. Oczywiście w studiu z nami jest Kasia Prałaty-Dziki. Bartosz Kopiński też? Tak, i jest oczywiście też Leszek Wspaniały. Jestem, dzień dobry. I jest też Iwona Mierzwiak. Dzień dobry, Iwono. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Lubin, Głogów, Polkowice. Z tych miejscowości najczęściej dzwonicie, ale też i okolice. Oczywiście, że tak. Okolice tak. Zagłębia Miedziowego. Rymująco rozpoczynamy dzisiaj ten temat dla reportera. Bardzo dobrze. Mam nadzieję, że wszyscy są w świetnych humorach i mam nadzieję, że za momencik rozdzwonią nam się telefony, żeby nam te humory troszkę popsuć, bo nie będę ukrywał, że w temacie dla reportera często pojawiają się tematy, które no... spędzają wam sens powiek i często no drażnią was. Więc takie drażliwe tematy też są tutaj podejmowane. Wczoraj podrażniło jedną z naszych słuchaczek z Głogowa, ze Starego Miasta, tablica informacyjna, która znajduje się w pobliżu parkingu przy kościele Bożego Ciała, no, właśnie na Głogowskiej Starówce. Słuchaczka pytała, dlaczego tylko fragment planu miasta znajduje się na tej tablicy, a nie cały plan miasta Głogowa. O tym za chwilę, bo mamy pierwszy telefon. I odbieramy telefon. Dzień dobry. Słuchamy. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja proszę pana w takiej sprawie. Mi chodzi wyjazd z ulicy Spadzistej w kierunku Kopernika i na światłach przy Kastoramie, czy nie można było prawoskrętu zainstalować zielonej strzałki, żeby można było łatwiej wyjechać ze Spadzistej. Jest taki okres, że nie jadą nigdzie samochody, a tu jest cały czas czerwone i się stoi. Prawoskręt ze Spadzistej w kierunku Kopernika, tak? Tak. No dobrze, zapisane, zapytamy. Dziękujemy bardzo. Dzięki. Do usłyszenia. Pozdrawiamy. No, wracając do tematu tablicy, która znajduje się przy parkingu w pobliżu Kościoła Bożego Ciała, okazuje się, że nie ma tam całego planu miasta, bowiem jest to jedynie element miejskiej trasy turystycznej, a ta dotyczy głównie zabytków zlokalizowanych na Starym Mieście i w Śródmieściu. Dlatego nie cały plan miasta, a właśnie ten fragment, który dotyczy trasy turystycznej na terenie Głogowa. No i to był taki temat, który był... wczoraj. Podjęte wczoraj, tak. A my czekamy na te tematy, które będą podejmowane dzisiaj. 726 114 114, na chwilę obecną strzałka zielona, żeby była, żeby się świeciła z ulicy Spadzistej w kierunku Kopernika. Tak, a jeszcze słuchaczka dopytywała wczoraj, słuchaczka, tak, z Oriona 7. Pytała, jak to jest, że w jej wieżowcu jest wózkownia i jest oczywiście napis wózkownia na wejściu do tego pomieszczenia. Ona osobiście ma wózek dziecięcy, żeby móc tam przechować. Niestety nie ma miejsca. Wózkownia dla wózków, czy dla rowerów, czy dla jednych i czy dla drugich. Okazuje się, że w regulaminie spółdzielni mieszkaniowej nad Odrze jest zapisane tak, że co prawda jest pomieszczenie, które nazywa się wózkownia, ale można tam przechowywać i wózki dziecięce, i rowery. Przy czym, jeśli na Oriona 7 jest taka sytuacja, że faktycznie wózkownia jest przepełniona, wtedy warto zadzwonić, czy udać się do administracji osiedla Kopernik i zgłosić taką sytuację. Wtedy pracownicy sprawdzają, czy na przykład takie pomieszczenia, co już się zdarzało, nie są zagracone przez meble i innego rodzaju rzeczy, które w tych pomieszczeniach nie powinny się znajdować. Jeśli faktycznie jest za dużo rowerów, czy też wózków i nie ma miejsca na inne, no to spółdzielnia podejmie takie kroki, aby ewentualnie znaleźć na danym obiekcie, konkretnie akurat w tym wieżowcu, jakąś piwnicę i zagospodarować ją na wózkownię, która będzie służyć i wózkom dziecięcym, i rowerom, bo tak jest w regulaminie. O, to kolejny temat. A my czekamy, drodzy słuchacze. Czekamy. 726 114 114. Linia jest otwarta. Dzwonicie. To teraz może jeszcze przenieśmy się do Lubina, póki telefony nie dzwonią. Co w Lubinie? Iwona? Słońce świeci. Pięknie się zrobiło, prawda? Też tak cieplutko u was? Tak, bardzo ciepło jest, bardzo fajnie. Aż miło się siedzi dzisiaj. No, to dobrze. To jak się tak siedzisz, to poczekasz na telefony pewnie. Tak, czekam na telefony i czekam na jakieś tematy. Miejmy nadzieję, że ktoś dzisiaj zadzwoni i coś ciekawego się wydarzy.
Dobra, to czekamy na telefony również z Lubina, drodzy słuchacze. Tam Iwona Mierzwiak czeka na wasze zgłoszenia i z okolic Lubina. A i z Polkowic i okolic. Tak jest, jak najbardziej, i z Polkowic i z okolic. No a na tematy z Głogowa i okolic czeka Leszek Wspaniały. Więc, drodzy słuchacze, 726-114-114, dzwonicie, jak tylko telefon się pojawi, to go odbieramy, rozmawiamy sobie na naszej antenie. Dzień dobry. Słuchamy. Dzień dobry, słuchamy. Ja chciałbym zgłosić, żeby dziury połatano od Kurowic do Jakubowa. No, proszę pana, to jest dłuższy temat. My oczywiście to zgłosimy po raz nie wiem który. No i będziemy czekać, aż zostaną połatane. Aha. To zostało przyjęte, tak? Tak, oczywiście. Jest, tak. To już nie raz zostało przyjęte, proszę pana. Także dziękujemy za ten telefon przypominający. My, Bartku, niedługo chyba wsiądziemy na rowery i przyjedziemy się, zrobimy taką lustrację dróg w powiecie i potem będziemy odhaczać, gdzie służba zadziałała i gdzie te dziury zostały załatane, tak. Choć nie prędko, choć jeszcze dzisiaj zadzwonię do starostwa, zapytam, jak tam sytuacja z nowym przetargiem na nowego wykonawcę. Słuchaj, Kasia Rod miała Stewart. Taki właśnie temat, że Rod Stewart. Co Rod Stewart? Miał też problem z dziurami. Z dziurawą drogą. I? Wziął łopatę kolegów. I zrobił drogę. I teraz może jeździć wartym miliony Ferrari. A teraz odbieramy telefon. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja chciałam kwiaty i motyle, bo w Sobinie wreszcie droga wyrównana, zasypana. No. Także już wreszcie jeździmy. Doczekaliście się normalnie. W końcu. Doczekaliśmy się, tak. Dziękuję bardzo i kwiaty i motyle. Dziękuję dla tych, którzy zrobili i dla państwa interwencji. Dziękuję. Dla całego zespołu. Pozdrawiamy serdecznie. Dziękuję. Pozdrawiamy i proszę bardzo. Kwiaty i motyle. No właśnie, my także dziękujemy za tę informację od słuchaczki, która... W końcu pozytywne informacje drogowe. Tak, tak, ale no troszkę poczekali, aż to w końcu zrobią. No ale zrobili. A tu... Teraz poczekamy, aż inne dziury połatają, tudzież porównają te drogi, które nam słuchacze zgłaszają. Ja się zastanawiam, ile tych dziur zostanie do następnej zimy. Do załatania. Mówisz, że ominą któreś, nie zobaczą wszystkich? Może się tak zdarzyć. 726 114 114, drodzy słuchacze, my pod tym numerem cały czas do 9.45 czekamy jeszcze przez 20 minut najbliższych, więc jeżeli jest telefon, to my go odbieramy i sobie rozmawiamy, tak jak tutaj właśnie chociażby nasza słuchaczka przed chwilą nas poinformowała, że coś już zostało zrobione, też możecie dać znać, że coś już zostało zrobione i wtedy kwiaty i motyle jak najbardziej się należą. No i nieważne, ile się czekało. Ważne, że już teraz można jechać normalnie, przynajmniej w Sobinie. A my czekamy. Tak sobie powolutku czekamy. 726 114 114. To pod ten numer można do nas zadzwonić. Wczoraj też słuchacz zgłaszał nam prośbę taką o przycięcie zieleni przy wyjeździe z ZUS-u w kierunku Morcinka, bo wyjeżdżając stamtąd, patrząc w lewą stronę, nie widać, czy coś nadjeżdża, a jeszcze zieleń się tam nie zazieleniła, w sensie krzaki. Jak już się pojawią liście, to może być jeszcze gorzej, ale służby nam przyobiecały, że przejadą się w to miejsce i zobaczą, co da się zrobić. No, jeśli faktycznie zasłaniają, to myślę, że tu nie będzie problemu z delikatnym przycięciem, żeby poprawić sytuację bezpieczeństwa w tym miejscu przy wyjeździe właśnie spod ZUS-u w kierunku Morcinka. No, a teraz czekamy. 726 114 114. Dzień dobry. Słuchamy. Ja dzwonię z taką w sumie sprawą. Dzwonię z Lubina, generalnie z rynku tutaj. Chodzi o taką sprawę, że między cukiernią Ptyś a naszym blokiem jest wyjazd. Naprzeciwko miało powstać tak zwane lustro weneckie. Oczywiście sprawa, jak to u nas bywa, utkwiła gdzieś i nie wiadomo, co z tym. Mówię, jak wyjeżdżają samochody, w lewą stronę jest ciężko skręcić, no bo nie wiadomo, czy coś naprzeciwka nie wjeżdża, bo obok są zaparkowane też auta. Mhm. Mam tutaj prośbę właśnie do radia. Może ktoś by się tym bardziej zajął, przyspieszył to, bo oczywiście, no, każdy rozkłada ręce, trzeba czekać. Nie? A to jest ulica Rynek, proszę powiedzieć? Rynek. Mhm. Dobrze. To jest rynek. Tutaj między 20, 21, tak dobrze mówię, nie, 22, 21, 20, to jest taki wyjazd, to jest droga generalnie dla mieszkańców, oczywiście tutaj wszyscy wjeżdżają, no ale to tam nie ma problemu, tylko wyjazd, no już jest problem w lewą stronę skręcić. W prawo jak najbardziej, tak, no bo wyjeżdżamy to jeszcze, ale w lewą już nie da rady, bo nie widzimy, czy ktoś z lewej strony nie wyjeżdża nam, nie? To są auta zaparkowane koło cukierni Ptyś.
Dobra, to mamy w takim razie Iwona tutaj Mierzwiak to zanotowała. Miało być lustro. Zapisałam, i tak. Czy będzie lustro kiedykolwiek? Bardzo dziękujemy za ten telefon i pozdrawiamy naszą słuchaczkę z Lubina. I czekamy na kolejne telefony. Tak, dzwońcie ten, drodzy słuchacze, bo za chwileczkę pewnie będzie przerwa reklamowa, na niej wtedy dzwonić nie możecie. Znaczy możecie oczywiście, tylko wtedy nie macie okazji z nami na żywo porozmawiać na antenie. A właśnie to jest plus, zdecydowany plus tej audycji, że na żywo z nami rozmawiacie i bezpośrednio zgłaszacie sprawy, którymi chcielibyście nas zainteresować. 726-114-114. No to masz, wywołałeś wilka z lasu. I wracamy do tematu dla reportera, drodzy słuchacze. Mamy już temat z Lubina zapisany. Teraz czekamy na kolejne tematy. Tak, mamy też temat z Głogowa, mamy też temat na drodze Kurowice-Jakubów. No i zobaczymy, z jakimi tematami teraz do nas zadzwonią słuchacze. Macie na to około 13 minut do zakończenia tematu dla reportera. Tak więc dzwońcie śmiało, nie czekajcie. Udało się, tak komuś jest. Zadzwonić. Dzień dobry, witamy. Dzień dobry, kontynuując sprawy drogowe, tutaj ten wjazd jako przychodni na ulicy Gwieździstej, to są cztery wjeżdżące, 1, 3, 5, 7, tam są straszne dziury, dziura goni dziurę. To jest jakby droga niby wewnętrzna, ale ma nazwę Gwieździsta, także jeśli można by było jakieś interwencje, bo tam nie jest nawet samolot przejechać. Jasne. Natomiast z tego co wiem, to była już rozmowa kiedyś na ten temat, że to jest droga spółdzielni chyba. Tak. Tak, tak, i tak. To wspólnota by musiała, tak? W tej chwili właśnie szukam sobie swojego dawnego newsa sprzed kilku tygodni. Tam w tym roku remontu z całą pewnością nie będzie, bowiem są pilniejsze potrzeby remontowe i przeciwpożarowe, ale za chwileczkę postaram się tutaj znaleźć swój artykuł i wiem, że aktualnie są pilniejsze potrzeby, a nie remont tej drogi. Może na jakieś cząstkowe się spółdzielnia zdecyduje, ale takich zapewnień nie mieliśmy przed kilkoma tygodniami. Także bardzo dziękujemy za ten telefon. No i czekamy na kolejne 726-114-114. Gdyby ktoś jeszcze miał dla nas jakiś temat. Tak, to proszę dzwonić, bo jeszcze 10 minut dzisiejszego programu dla was trwa. A później 9.15, środa, czwartek i piątek, bo tak od poniedziałku do piątku, od 9.15 do 9.45 czekamy na wasze telefony. No i jak tylko telefon się pojawi, to my oczywiście go odbierzemy, porozmawiamy, a teraz króciutka przerwa na muzykę, no chyba, że ktoś nie zadzwoni. To zadzwoni. O, proszę, zadzwonił, to odbieramy szybciutko. Dzień dobry, witamy. Słuchamy. Halo. Halo, halo. Halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Słuchamy. Ja dzwonię z Polkowic, ja mam taką sprawę. Zgłaszaliśmy tutaj na Straży Miejskiej już kilkakrotnie, że na ulicy Polnej przy garażach na parkingu stoją dwa samochody. Jeden stoi 2 lata, drugi ponad 1,5 roku i nikt nie chce tego usunąć. Porzucone samochody. Są szyby powybijane, drzwi powyrywane, lusterka, koła pościągane. Straż Miejska mówi, że to szukają właścicieli, nie mogą tego usunąć. No i taka właśnie sprawa jest. Nie można z tym porządek robić. Tam się zbierają pewne elementy, popijają sobie, tylko patrzeć, kiedy tam podpalą, czy no nie wiadomo, co zrobią. A proszę powiedzieć, te samochody, rozumiem, już tablic rejestracyjnych to na pewno nie tak, mają. Tak, tak, tak. Tablice też było zgłaszane, że są pokradzione. Jedna tablica została. Są nalepki, te na szybę. No i nikt nie chce tego usunąć. Po prostu, ja mówię, że jest tak odpowiedni ten przepis. Nie, oni, dopóki nie znają właściciela, to oni nie, tego nie chcą usunąć. Jestem teraz, zastanawiam się, no. Tak? Tak, 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 proszę, proszę kontynuować. A to mówię, zagrażę po prostu, się tylko patrzeć, kiedy podpalą, bo kiedyś też tak było, że nie chcieli usunąć z ulicy. Stał samochód 2 tygodnie, czy nie, ponad 3 tygodnie. Dopiero zgłaszane było, dopiero jak się ktoś podpalił, to dopiero interwencja była i podjechali lawetą i zabrali. Ja się tak zastanawiam właśnie w tym momencie, skoro mają nalepki, to czy Straż Miejska nie ma dostępu do danych osobowych osób, które tak, mają zarejestrowane auto? Tak, ale oni mówią, że niby to sprzedał, tam komuś sprzedał tego, ale mówię, no przecież to jest jakiś tam ustawa, jest przepis, że porzucone zabiera miasto na swój parking jakiś, a nie ogólnodostępny tutaj parking, o fajny, ładny mamy przy garażach, to nie dość, że ludzie jeszcze przyjeżdżają, czyszczą sobie, śmieci wyrzucają, no wszystko, oleje zostawiają, pozalewane, to jeszcze 2 graty takie stoją,
wie pan, no i nie ma siły na to, no nie ma siły. No, informacja bardzo prosta jest taka, że jeżeli dane auto, które stoi, nawet jeżeli jest wrakiem, a ma opłacone OC, no to może stać. No ale jeśli pan mówi, że tam półtora, dwa lata już prawie stoją te auta i one już ich prawie nie ma, bo została tylko buda tak na dobrą sprawę z tego, co pan opisał i wiadomo, jakie są numery rejestracyjne, to może zamiast do Straży Miejskiej zadzwoni pan na policję. I wie pan, były te takie wiatry, wichury, no to ja mówię, tam raz do garażu przejeżdżałem, patrzę, wyrwało te drzwi. Mm-hmm. No, a dobrze, na policję, pan nie dzwonił? Nie, proszę? Na policję pan nie dzwonił? Też, a policja powiedziała, że to jest Straż Miejskiej. Ach, czyli zrzucają na siebie obowiązki, dobrze. Czyli Straż Miejska na policję, policja na Straż Miejską. Może tak jakoś tak mają w Polkowicach poukładane, że jedni się zajmują sprawami pilnymi, a inni drążą temat. Dobrze, to ja tylko chciałbym... Takuje, ucieka, czy tam jakieś inne zdarzenie. No i wie pan co, no już to już jest... Ulica Polna. Przy garażach, tak? Tak, Polkowica, ulica Polna przy zbiorniku takim tym przeciwpożarowym wielkim. Mm-hmm, no, dobrze. No, ja już mówię, no już prosiłem, no nikt nie chce tego. Mówię, a zadzwonię do państwa, może w tym raz coś się tego. Spróbujemy. No ponad dwa lata, jeden, dwa i pół roku, drugi rok, ponad rok i nic. No wie pan, nawet rowerem przejechać nie można, bo tych szyby pełno wszędzie, tych odłamków takich, no... Masakra po prostu. Dobrze, to mamy zanotowane. Dziękujemy za zgłoszenie. Zobaczymy, co się uda zrobić. I pozdrawiamy. Pozdrawiamy serdecznie. Przypominamy numer telefonu 726 114 114, a wracając do ewentualnej prośby naszego słuchacza, remont ulicy Gwiaździstej, no to w styczniu też mieliśmy ten temat, konkretnie w moim artykule. No, tak jak mówię, są pilniejsze sprawy, tak spółdzielnia wtedy mówiła. Wspomniana droga znajduje się w obrębie nieruchomości. Koszty jej remontu musieliby ponieść mieszkańcy Wieżowców przy Gwiaździstej 1, 3, 5, 7. W tej chwili w tych budynkach są pilniejsze sprawy remontowe, dlatego droga musi poczekać. Na ten rok zaplanowano chociażby kilkaset tysięcy złotych na remont instalacji elektrycznej oraz instalacji przeciwpożarowej. Remontu drogi nie ma na pewno w planach na ten rok. Trudno też ocenić, jak będzie ta kwestia wyglądała w dalszej perspektywie. To odpowiedź spółdzielni ze stycznia bieżącego roku. Czyli mamy temat już ruszony, już była nawet odpowiedź, więc mam nadzieję, że nasz słuchacz no, w pełni nie jest usatysfakcjonowany, bo pewnie chciałby, żeby te dziury były załatane. Zresztą nie tylko on pewnie na to liczył, no ale niestety no, w tym roku to raczej do tego nie dojdzie. Choć z drugiej strony patrząc, bo byłem tam i przejeżdżałem też drogą, no to Są drogi w gorszym stanie w regionie. No ale wiesz, od tamtego czasu mogło się coś pozmieniać. Chyba, że po zimie faktycznie więcej tych dziur tam się pojawiło. Tam to. Przymrozki jakieś przyszły na chwilę, coś mogło jeszcze poniszczyć. No i jeszcze ruch do tego wszystkiego. No ale to nie nam oceniać, jakiej głębokości jest ta dziura i jak bardzo jest rozwalona. Skoro słuchacz dzwonił, to dostał też odpowiedź od razu, bo ten temat był faktycznie już podejmowany. No a teraz czekamy na kolejne tematy jeszcze przez najbliższe 5 minut, drodzy słuchacze, bo przez 5 minut jeszcze dzisiejszy program będzie trwał do 9.45 czekamy, 726 114 114. Dzwońcie, dajcie znać, co tam ciekawego jeszcze w regionie. No, może komuś chcecie podziękować i wysłać kwiaty i motyle, to też zachęcamy. Rick Astley na naszej antenie, a my będziemy, drodzy słuchacze, kończyć za wspólnie spędzony czas w temacie dla reportera. Dziękuję, Leszek Wspaniały. Piękne dzięki. Dziękuję również Iwona Mierzwiak z Lubina. Dziękuję bardzo. I my również dziękujemy i zostajemy jeszcze z wami. A my zapraszamy już jutro oczywiście na godzinę 9.15 na temat dla reportera. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9.15. Temat dla reportera. Czekamy na telefony w sprawach, którymi waszym zdaniem powinni zająć się dziennikarze Radia Elka. Rozejrzyj się dookoła i powiedz nam, co jest nie tak na twoim podwórku, na twojej ulicy, w twoim mieście. Widzisz problem? Zadzwoń. 726 114 114. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9.15. Temat dla reportera.